Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi, bo wyjaśniłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. Witam was, kochani, w kolejnych rozkminkach. Witam was w piątek, 15 maja, w ostatnim dniu tego tygodnia. I zapraszam do wspólnego rozważania Słowa Bożego. Jak ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny mamy tą samą Ewangelię. Że wczoraj w święto świętego Macieja usłyszeliśmy tą samą Ewangelię, którą słyszymy dzisiaj. Wczoraj w troszkę dłuższym wydaniu, dzisiaj dosłownie streszczenie tego, o czym słyszeliśmy wczoraj. Cieszę się z tego powodu, że mogłem doświadczyć wczoraj zaproszenia Pana Jezusa do miłości, a dziś dowiedziałem się, że jestem Jego przyjacielem. To naprawdę piękne wyznanie Jezusa, że nie jesteście moimi sługami, ale przyjaciółmi. Czy to ma wpływ na nasze życie? Myślę sobie, kochani, że jak najbardziej tak, bo już jako nie słudzy, ale jako przyjaciele jesteśmy zaproszeni, a nie jesteśmy przymuszeni do tego, aby wypełniać przykazania Jezusa. Dlatego, kochani, chcę was dzisiaj w tym bardzo krótkim filmiku zostawić właśnie z tym pięknym zaproszeniem. Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby wypełniać to, o co On nas prosi. Nie musimy, nie jesteśmy przymuszeni, ale jesteśmy zaproszeni. A czy można przyjacielowi odmówić? Życzę pięknego dnia, życzę pięknego piątku. Rozpoczynamy weekend. Zapraszam was do rozkminek również jutro. Z Panem Bogiem i wszystkiego dobrego. Jezusa, możemy prosić Ojca o wszystko, o co tylko chcemy, a On to nam uczyni. Dlatego pamiętajmy, że jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, a nie Jego sługami. A przyjaciel pomaga przyjacielowi wypełniać Jego wolę. Wszystkiego dobrego raz jeszcze i do zobaczenia już jutro.